Muszę się z wami czymś podzielić. Zrobiliśmy najgorszy unboxing świata. I teraz wszyscy chcą, żebyśmy robili unboxingi. Nie, no zrobiliśmy to tak, jak się to powinno robić, w sposób naturalny. A teraz będziemy udawać, że robimy to w sposób naturalny? Wydaje mi się, że po prostu tak nie potrafimy. Słuchajcie, od czasu, kiedy zrobiliśmy najbardziej nieprofesjonalny unboxing, który gdzieś tam może być link, zaczęliśmy dostawać różne paczki i nasz pomysł był taki, żeby za każdym razem, jak dostajemy paczkę, robić unboxing. I oczywiście musiało się uzbierać tych paczek, stwierdziliśmy, dobra, zrobimy jeden. Zrobimy jeden, wszystko ciurkiem. I ja siedzę, bo boję się, że to, co odpakujemy na końcu, że obsikało nam to coś, bo widzę, że są na tym niepokojące plamy. Pozwólcie, że zacznę, bo mam coś pod ręką. Andrzej był w Hebe. Byłem w Hebe. I teraz uwaga, nie Hebe, tylko chyba Ebe, bo nie Hebo, a Ebo, bo Hiszpanie, jak H jest na początku, to jest to nieme, więc nie wiem, po co oni w ogóle to robią. Kask, jak widzicie, Ebo, już nawet używany raz. I teraz najważniejsza rzecz na świecie. Kiedyś mi to powiedział Adam Tomiczek, Eliasz potwierdził i każdy też, że daszek jest regulowany w każdym kasku crossowym, żebyś sobie mógł regulować. No więc możesz być lamusem, którego nie razi światło, albo być prosem i zawsze mieć daszek jak najwyżej i być oślepiany przez światło. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Mam nadzieję, że ktoś mi to wytłumaczy. A kask? Jak kask. Jest lekki, już brudny w środku. Czyli żeby... Na pewno śmierdzi. Nie, bo to jest ten, z flat track. O, flat track zaraz będziemy puszczać, albo już jest na YouTubie nasz materiał z flat trackiem na motorenie. Kask? Jak to kask? Ja lubię kask w momencie, kiedy jest wygodny, a ten jest wygodny i wolę nie sprawdzać, czy jest dobry, jeżeli chodzi o uderzenia. Ile gram? 1185. Widzicie? YouTuberka. To jest YouTuberka. Jestem profesjonalna. YouTuberka. Jestem YouTuberką, ale co jest najważniejsze, mam do tego też... Tego nie mam, ale to widać na filmie, mam te ciuszki i... Ej, a może musimy to zrobić profesjonalnie, powiedzieć, to jest kask, ma podwójne zapięcie DD, bo to jest najbezpieczniejsze zapięcie. I jeśli chcecie przeżyć wypadek motocyklowy, to w zapięciu DD wasze szanse wzrastają o 72,5% względem innych kasków motocyklowych nieposiadających. Efekt będzie... Ale masz tutaj, patrz, co masz, Mariusz, a propos wypadków. I to jest bardzo fajne, to jest... każdy kask dobry ma, tak? Robisz tak. Tak? Remove, że safety... Before flight. Before, i łatwo się ściąga kask osobie... nieprzytomny, ja bym nie chciał być osobą nieprzytomną. Bo temat jest taki, że Mariusz jest najprawdziwszą influencerką i jeżeli chodzi o zgarnianie ciuszków, to Mariusz jest numer jeden u nas w redakcji. Nie, ja po prostu wybieram, a Andrzej liczy na fart. Jest to kurtka marki Broger i uwaga, kozacki patent. Magnesy zamiast czego? Klipsów. Marka Broger, z pochodzenia Polska, ale parająca się ewidentnie Kalifornią, albowiem tu mamy, Kalifornia właśnie. Produkuje tam, gdzie wszyscy, czyli Pakistan i tu nie ma co ukrywać, ale jest to chyba pierwsza polska marka, która nie zaczyna od tego, żeby kopiować włoskie marki, bo znamy polską markę, która kopiowała najpierw Speedia, a teraz robi kopię Revita. Nie będziemy mówić, jaka to nazwa. Aczkolwiek ta kurtka mi się bardzo też kojarzy z Revitem. Apple też nie wymyśliło telefonu, tylko zrobiło lepszy. No i co? Trochę gangsterka, co? Tu jest jakaś taka powłoka, że przewiewnie w mój brzuszek. Ale jak wciągnę, to jest ładnie. Są ochraniacze, nie wiem jakie. Działają. Oczywiście zaraz się odezwą i podniosą larum ci, którzy powiedzą, że na miasto tylko w pełnym kombinezonie. Oczywiście, że tak. Bo to utrzyma cię, kiedy uderzy cię ciężarówka. Otóż, moi drodzy, te ciuchy nie są po to, żeby przeżyć 100 km ciągnięcia za ciężarówką. Tylko lekkie muśnięcie przez tramwaj. Dokładnie. A zazwyczaj upadek. Tramwaj. Ale nie, no to jest kozackie, jest po prostu wygodne. Co jest najważniejsze w marce Broger? Robią ciuchy, które nie wyglądają jak upośledzone ciuchy motocyklowe. Tylko jak zwykłe casualowe rzeczy. I dobre. To jest dobre. Ale patrz, co ja znalazłem w nim w międzyczasie. Już jeździłem w nim i nie jest źle. Ale patrz. Model, Vandal, Target. Destrukcja, codename, FU wykrzyknik S Rules. Czyli trzeba kopulować zasady. Wydaje mi się, że tego unboxingu nikt nie obejrzy. Nie, Broger jest spoko. Jak ktoś chce na Cafe Racera, Scramblera i inne takie motocykle, które nic nie jadą, ale wyglądają, to jest doskonały wybór. Czyli wybór dla mnie. Tak. Bo ja jestem nie za szybki i wczoraj sobie to uświadomiłem, jak Andrzej jeździł multistradą, a ja tym.
Moto Guzzi, że ja nie potrzebuję szybkiego motoru, tylko znaczy... taki, który robi dużo dźwięku. I robię 1, 2, 4, 5, 6, patrzę, ja jadę 80 na godzinę. Ja próbuję sobie kask złożyć. Oto jest kask marki Bell. Amerykański. Ile Mariusz w tym roku już kasków dostałeś? Z kaskami jest tak, że ja dużo kasków mam, ale co roku jeden oddaję na aukcję charytatywną. Tak. Po prostu mam fetysz. Ja też miałbym. Ty zbierasz motocykle flat trackowe, a ja kaski. I teraz muszę jak profesjonalny ten, jak się nazywa ten, co robi unboxer. Jest to kask marki Bell, drodzy Państwo. Najbezpieczniejsza marka motocyklowa świata, tak? Nie. Nie, po prostu Bell. Co ważne, kask... Znaczy, nie, Bell się szczyci, że jest najstarszą marką motocyklową świata. No tak jak wszystkie marki motocyklowe, nie? Co ważne, kask jest, wiadomo, targetowany pod ludzi takich jak, czyli customy. O, będzie widać teraz Tomasiego. Uwaga, pokażemy Wam Tomasiego. Tomasi, uśmiechnij się. Co ważne jest w tym kasku, jest to kask, ja nazywam to kask bulwarowy, no bo on ze względu na szybę, gdzie tu bardzo wieje, do 100 na godzinę jest spoko, potem jest źle, ale ja jestem od niedawna skuterowcem, jeżdżę na pożyczonym skuteru i sprawia mi to dużą radość i to będzie właśnie kask na skuter, ale co ważne, tak jak kask Andrzeja ma zapięcie podwójne D, a nie jakąś plastikową lipę. Ty, jak ładnie pachnie w środku. No? Ameryką. A, tu jest fajne, że jest magnes. O, pasuje do kurtki blogera. Każda blogera nosi blogera. Ty, wymyśliłem hasło reklamowe. Sprzedam im to. Do kasku są różne szyby. Można dokupić, o, na przykład czarną. Ale ta jest najlepsza. Dobrze. Pięknie. Miałem już taki kask 3 czy 4 lata temu, malowany ręcznie i ktoś go kupił na WOŚP i stoi u jakiegoś pana chyba w Płocku jako trofeum w biurze. Tak? Upczajacie mój kask. Hmm. Weź z tym, ja tutaj mam rzecz, bo ty lubisz dostawać ciuchy, a to jest rzecz, którą lubiłbym ja dostawać, ale to nie ja ją dostałem, bo ją dostała Agnieszka, właściwie to ją kupiła za pieniądze, ale jak, no to jest unboxing, który ja bym się bardzo cieszył. Przesyłka przyszła z Ducati Toruń, bo ja do końca nie wiem, gdzie kupuje się Brembo. Są różne miejsca, gdzie możesz kupić Brembo, ale że Ducati Toruń, oni się znają na budowaniu motocykli wyścigowych, więc jak trzeba było Brembo, to dawajcie wy, bo oni sobie to zamawiają i patrz, Tomek. Uwaga, jest to pompa hamulcowa najwyższej jakości, radialna. Regulowanym tłoczkiem, skokiem klamki właściwie. No i niestety ustaliliśmy to i Agnieszka też chyba potwierdziła, że ponad wszystkie ciuszki, kaski cieszą nas takie rzeczy. No to jest jak biżuteria. To jest takie ładne, tutaj się ładnie dotyka. Jak się nie nauczy. Wbrew popularnej opinii. Kto hamuje, ten przegrywa. Ho, ho, ho. I co jest najważniejsze, jeżeli ma się taką klamkę, która ma tą łamaną klamkę, to już jak się wracasz, to ona może iść do... Dobra, teraz nie będę tego robił. To nie bawcie się tym, bo znam człowieka, który jechał, jedziesz, złapać za klamkę i trąsnął palcami o to wyłechtane, zrobił jak klamkę tak, do góry. Co masz, Andrzej, jeszcze? Jakieś same inne rzeczy. Masz buty, które ty mi wybrałeś. Dziękuję, Mariusz. Buty special for Andrzej. Tak to jest. Zwróciliście uwagę na ciuchy Brogera i najpierw pokaż swoje buty Brogera, i które sobie Mariusz wybrał, a zaraz pokażę Mariusz, jakie wybrał buty mi. I opakowanie, bardzo fajna rzecz, można potem wykorzystać na przykład na klocki dla dzieci. Oto trampki motocyklowe. Kiedyś zrobiłem test, nie czekaj, robiłem test opon i byłem w trampkach i oczywiście ktoś zrobił wywód, co to za motocyklista w trampeczkach jeździ jak pii. Prawie że każdy redaktor, jakiego znam, głównie jeździ w trampkach na co tak. dzień. Bo uwaga, nie chodzi o wygląd, a użyteczność. Wzmacniane, tam gdzie trzeba. Zobaczymy. Znaczy, mówmy się, no to nie jest, nie chcesz się w tym bucie wywrócić, ale ogólnie ja nie chcę się w ogóle w życiu wywracać na motocyklu, szczególnie się w mieście. It's all about the ride. A czemu nie mogą być polskie napisy? To jest ten. Ty, chyba już je raz nosiłem. No i teraz uwaga. Ty i Mariusz sobie takie... Postawimy wybrał. Dla porównania na tak. stole Kamila. Teraz uwaga, jakie buty Mariusz wybiera dla mnie? Teraz mały ten, jak to się mówi? Zapowiedź. Andrzej jeździ szybko, więc musi mieć też szybkie obuwie.
szybko wiązane, bo nie lubi sznurówki. I też nie umiem. I łatwo zapinane. Ty no. Nie pamiętam jaka marka z tych takich znanych, coś tam Alpine Stars, chyba też takie miał. Nie chciałem takich nigdy. Takie buty, wydaje mi się, że to jest idealne połączenie złych cech. Użyteczność jest trampka, a nie wygląda jak trampek, a wygląd jest jak sportowy, a nie jest sportowy. Sprawiłeś mi przykrość. Dobrze, no dobrze. Wiesz, tak, dobrze. Dostanie ktoś inny prezent. Wiesz, jak to by dobrze wyglądało? Kombinezon długi, normalny, jednoczęściowy i takie ala sportowe buty, ale na co dzień. A propos kombinezon, ja zrobię nie unboxing, a untorbing, bo mam kombinezon, którym jeździłem już i on już jest w torbingu. O Andrzej, nie, poczekaj, zanim kombinezon, buty wybierałem ja, ale Andrzej wybrał spodnie. No i co, zielone spodnie, o co ci chodzi? Prosimy o ocenę. Nie kształty, bo kształt mają spoko i mają jakieś takie elastyczne wstawki i kieszonki i w ogóle, że to będzie działało. Ale proszę o ocenę koloru. Znaczy nie wiedziałem, że lubisz wędkarstwo. Lubię, ale jeszcze dawno, nie, że nigdy, ale no z 15 lat nie mówiłem. O, ale to jest dobre, bo ja moja waga ostatnio wskazała dużą cyfrę. Ale słuchaj, jeżeli mam do wyboru czarne, a jakieś inne, to ja wolę jakieś inne, bo czarne, proszę, wyglądasz wtedy jak ty. Jedna wielka czarna, czyli kulista plama. Dobra, wróćmy do tematów ładniejszych. Mam jeszcze do przymierzenia kurteczkę jeansową. Stylu ten. Bardziej jak Renegade na Harley'u. Tak. Ty, ale chyba schudłem, bo ostatnio była taka ciasna, parę dni temu. Tak, wiesz, ma ten. Znaczy ja z tą krótką mam problem, bo niby spoko wszystko, ale o to, tu i tu stwarza to, że jesteś taki podejrzanie barczysty. A co, że grubemu nie wypada? Nie, no że po co tutaj ten szefie, żeby to tak było widać, że to są ochraniacze. Jak już jest, no tak jak tamta, w tamtej nie widać, że sobie są ochraniacze. To prawda, tak, spoko, tutaj to widać. I te są jakieś inne, bo są dużo bardziej wyczuwalne, może bezpieczniejsze, ale... I teraz uwaga. Safety last. Żeby było, bo to jest tam kolejny Kroger i żeby było, że ja w końcu też coś będę miał. Ja będę jak na obrotnicy. I słuchajcie, i przyszła paczka do mnie prosto z Włoch. A propos, ile kurtek smoku ma. Przyszła do mnie paczka z Włoch, ze Spajka. Dziękuję ci bardzo, Żmijo. Jedyna, nie wiem, czy to jest prototyp, czy po prostu coś tam. Przyszła, żeby było. I co dla mnie zostało? Kluski. Dlaczego? Bo kurtka jest tam. Del Grano! A kto jest większy ode mnie? Mariusz. I kto ma kolejną kurtkę? Mariusz. Jesteś za mały do tej kurtki. Nie, przymierz, bo na bluzę będzie dobra, moim zdaniem. Nie będzie dobra. Ale zaraz wam pokażę, bo jest jeszcze najlepsze rzeczy, jeszcze oprócz tego, że dostałem kluski włoskie, prosto z Włoch, włoskie kluski, włoska marka, polsko-włoska marka. Wiesz, co jest najlepsze w tej kurtce? Okay. Bolognese. Włoskie. Ty no. Ja ze Spajkiem się trochę bratam, bo im kibicuję, bo to jest Spike, no każdy zna markę Spike. I do tej pory jeżdżę po ulicy albo jestem na torze i widzę ludzi w takich starych spajkach. I kurde kozacy jeździ, Troy Bayliss jeździ. No ale patrz, no, to jest dobry spajki. Musisz tylko ze mną na kebaby jeszcze pochodzić o 23 i będzie git. Może tak. Skórka jest mięciutka, no wiesz, szmery, bajery, coś tam. Zwykła czarna kurtka, dobra, git, spike. Ale dlatego, że ludzie znają spajki, kozacy jeździli kiedyś w spajki, oni głównie robili skórzane ciuchy na tor. To mi się to podoba, że teraz to jest kapitał polski, bo jest kupiona przez Polaków. I postanowiłem, że będę w tym sezonie trochę jeździł. Ja im powiem, co mi nie pasuje, co żeby pozmieniali. I tak na przykład tutaj, o. Pojeździłem już w kombinezonie raz. I kombinezon, z którego się śmialiśmy strasznie na początku. Bo Agnieszka powiedziała, że w takich wzorach to wyglądam, jakbym był totalnym amatorem pierwszy raz na Speed Dayu. To później stwierdziła, że na zdjęciach nie wygląda źle. Ja też uważam, że na zdjęciach, ostatecznie na to, że jak jadę, on nie wygląda źle. Ale co nie działa? Ale nie działa na przykład... Wentylacja krocza. Nie. Pierdoły, że na przykład trochę w złym miejscu są umiejscowione slajdery, bo zobaczcie, pierwsze co, było musiałem przełożyć slajder tak na skraj tutaj, bo patrz, rypałem tutaj od razu i darłem po asfalcie tym. Albo to, klęczałem przy motocyklu, nie pamiętam co robiłem, czy smarowałem łańcuch, no coś tam grzebałem przy motocyklu i klęczałem i to się wytarło. Wzięło. I zdrapało. A może źle założyłeś kombinezon? Dlatego było w złych miejscach? Dobrze założyłem kombinezon, ale ostatecznie jak nim jeździłem i na początku założyłem, wiesz, ja już jestem trochę wybredny, jeżeli chodzi o kombinezony i tam, wiesz, zrzędziłem. No i trochę. Nie jest to taka skóra... Bo to jest kangur. A,
dlatego ona jest taka miękka i on jest jak na kombinezon wyścigowy, on jest lekki. I tutaj, co mnie cieszy, to że on tutaj na pupie ma takie ochraniacze dosyć konkretne, bo ja na supermoto w szczerości często na tyłek spadam i nie tylko na supermoto. Nie mów, że się przewracasz. I tyle. Więc Spajku będę jeździł i serio, w mojej ocenie to jest warto obserwować tą markę, bo oni tak jakby wystartowali na nowo i może coś z tego będzie ciekawego, a jak się mnie posłuchają, to... Przerywamy program na Brogera. Nie mój rozmiar, deko, damski. A czemu? Dla mojej konkubiny. Nawet żony. Pierwszej żony. Będzie jeździć na skuterze marki Yamaha NMAX. Tylko mam taki problem, że te ochraniacze są takie twarde. Hmm. A nie, to Sastek, to takie... Takie jak wszędzie. Co nie jadę, to se wyglądam. I lubię ładne rzeczy. To jest Agnieszki Modeka, ale tam jest Modeka Tomka, który kręci, który ja już jeździłem. Bo uwaga, każdy ma swoją Modekę. I uwaga, to jest tak. Przyszła Modeka dla Tomka i patrzę, o, mam taką Modekę. Albo miałem kiedyś taką Modekę. Wiesz dlaczego? No, czy gdzie jeździłeś? Nie, Modeka każda wygląda tak samo, a później patrzę, a nie, jest inna, bo tutaj ma taką teraz fikuśną wentylację. Ja mam Modekę najlepszą, której w Polsce nikt nie kupuje, nazywa się Modeka Glasgow z woskowanej bawełny i jest kozacka. Tak. I jak jeżdżę na Glemzek pod Stuttgart, wszyscy Niemcy mówią, no lepsza kurtka. Tak, Modeka jest o takim pewnikiem, że ona jest dobra, bo ja w Modece naprawdę już dużo kilometrów zrobiłem na Nordkap, byliśmy w Modece i te ciuchy po prostu one działają. Problem polega na tym, że wszystkie wyglądają tak samo, ale, jak już mówiłem, my w Polsce nie lubimy odważnych ciuchów. Ale to się zmienia, bo motocykl widziałeś, Aprilia ta, RS, ludzie nie chcieli, wszyscy mówili, że nie będą kupować zielone i kupują zieloną. No tak. Tomek, przyjmiesz kurtkę. No to Modeka też się tak trochę robi. To jest Tomek. Cześć Tomek. Cóż to ja? Mawiają na niego Tomazi. Masz bluzę, a tam jest podpinka. Mam, ale... Mała reklama, jeśli chcecie męskie foty z toru lub z ulicy, piszcie na tomazifoto@gmail.com. Wczoraj jeździłem w tej kurce, było 10, 12, 12, 13 stopni i jeździłem ten... Źle założyłeś. Ale topne. Ale patrz, jaka stylówka, Tomazi ma brązowe spodnie, tutaj takie adidaski. No, Modeka pasuje. Foksik. No i jest wentylacja. O te poprzednie Modeki, które miałem, takich wentylacji tu nie miały. Nie wiem, co tu mają wentylację. Nie mocne. Coś mają? Tak, tu. O, to jest dobre. Jak się jedzie z pasażerem, to tutaj mu wywiewa. No. Nie, no ogólnie Modeka zawsze spoko, no. I fajnie było, patent, więc zastanawiasz się, gdzie masz wentylację, ale patrzysz i od razu wiesz. A może też przeczytać. A wiesz, jak mam zawsze? Ja zawsze w tych kurtkach bym umiał. AirDraft Technolog. Ale wiecie co, to jest zawsze, się śmiejemy z tych kurde szelek, nie szelek, a jak są, ja zawsze mam te szelki na sobie. Tak, ja robiłem w tamtym... I wiesz, jak robisz czasami, że tak na krzyż je robisz? I wtedy spodnie tak. Nie spadają się, nie zsuwają te szelki i sorry, spodnie turystyczne bez szelek to jest lipa, bo... Nie da się tak dopiąć mocno ich w pasie, żeby się nie zsuwało, a nie chcecie się spinać tego z kurtką, więc tak się trzeba. A jaki to jest model Modeki? Oni mają jakiś taki jeden model, co jest taki podobno wykozaczony. O Jezu, Jezu, nic się wam stało? Konrado Moreno. Jesteście cali? Tak, jesteście cali? Postaw go na centralną stopkę, pokażemy, co jest najlepsze w naszym tym. Jest to Medley 125, służący do wojny. Boczną stopkę złóż. Który co ma? Kontrolę trakcji. A jak wyłączę kontrolę trakcji? Piaggio Medley 125, czyli najlepsze co może w życiu być. A nawet nie chodzi, że to Piaggio Medley, tylko że to jest po prostu skuter. I my z Mariuszem tutaj, jak dwóch stoi, to ja wiem o tym, że ja chcę już jeździć na skuterze, bo ja się boję jeździć dużymi motocyklami po ulicy. Bo wyjeżdżam się tak na torze, że hej. A Mariusz jest osobą, która powinna jeździć na skuterach po ulicy, a nie na motocykle, bo jeździ jak kretyn. To nieprawda. Prawda i nawet na skuterze jeździsz jak kretyn. To nieprawda. Prawda. Andrzej kłamie, to jest pomówienie. Mariusz, kiedyś cię nagram. A nie, bo wtedy stracisz prawo jazdy. To nieprawda, Andrzej kłamie. Prawda jest jednak taka, że ja też dorosłem do tego, że najlepiej się jeździ skuterem. Najlepiej się jeździ skuterem i co jest najważniejsze, dzisiaj tym skuterem przywiozłem 4 lunche. I to jest o jeden lunch więcej... Niż mój skuter.
wiodącej japońskiej marki Yamaha N. Patrz, miałem wcześniej 114 na godzinę maksymalną prędkość, jaką udało mi się uzyskać, a dzięki temu zabiegowi bez kontroli trakcji w miejscu już mamy rekord 121. Kurde. Nie ma nic lepszego niż skuter do jazdy po mieście. Do wojny dołączy jeszcze jeden skuter. Tylko jeżeli przyjedzie. Tak, bo ja, znaczy nie ja, tylko moja żona kupiła Yamahę. Andrzej pił niespodziankę, bo uważa, że jego niespodzianka jest lepsza niż Yamaha. A do wojny dołączył się Andrzej... Z Piaggio Vespa Group? Tak. I powiedział, że dziewczęta, ja weździecie medleja na dużych mordy. Kołach. I ten, no i dzisiaj już jedną wojnę Yamaha przegrała, ale dlatego, że kierowca jest niekulawy. Zaburza stosunek mocy do masy. Tak. Po prostu. Chodźmy jeść kluski. Już mi się nie chce unboxingu. Następny będzie za tyle czasu, ile nam się znowu gratów uzbiera. Mam nadzieję, że one będą bardziej atrakcyjne niż same ciuchy po prostu. A co najważniejsze, nie powiem, że te wszystkie rzeczy są super, bo bardzo lubię takie unboxingi. Jak ktoś widzi coś pierwszy raz, na przykład motocykl i mówi, to ma to i tutaj mamy to i tak naprawdę mamy to, a jeździłeś? Ja kaski recenzuję po roku i oczywiście wszyscy krzyczą, że robię to późno, ale ja też, i dlatego, że jestem leniwy. A nie, dlatego też niektóre marki, już nie powiem jakie, nie chcą mi dawać ciuchów, bo jak to jest możliwe, że ja po pół roku dopiero napisałem test. I mówię, no a po jakim czasie ja mam się dowiedzieć o tym, czy to jest dobre, czy też nie? Nie żartujemy, ale tak, tak powinno być. No. Że się testuje i się mówi prawdę. No. Dziękujemy, pozdrawiamy, chodźmy ja do skutku.